pan prezes Maciej Ganowicz zarządza przedsiębiorstwem gospodarki komunalnej w Berzynie, tak? Gmina Wolsztyn. Parę lat temu mówił, że warto pić naszą wodę z kranu. Oczywiście nie bardzo dowierzałam, ale parę tygodni temu, właśnie parę miesięcy temu spotkaliśmy się i zapytałam się, czy pan pije wodę z kranu. Odpowiedział, że tak. Czy mógłby pan przekonać naszych widzów do picia wody z kranu? Bo ja już to zaczęłam robić i oszczędzam na, że tak powiem, plastikowych butelkach. Na złotówka. Na złotówka, ach, na złotówka. Na złotówka, przede wszystkim na złotówka. Tak. Woda z kranu niczym się nie różni od tej wody, którą mamy butelkowaną. Ją w różnych firmach, czy to Żywiec, czy to będzie Staropolanka, czy Sowianka. Nie jest to woda mineralna, nie jest to woda zdrojowa, ale jest to woda, która odpowiada pełnym parametrom wody zdatnej do picia bez przygotowania. Czyli to możemy otworzyć kran, nachylić i spokojnie wypić. Zresztą dwie szkoły zaopatrzyłem w tak zwane źródełka do picia, żeby dzieci w czasie przerwy mogły bezpośrednio się napić tej wody do picia. Także to jest właśnie po to, że ta nasza woda jest na tyle czysta, na tyle bezpieczna, że nikomu nie zaszkodzi. Nie ma takiej opcji, żeby zaszkodziła na dzień dzisiejszy. Tak. Wspominał pan w naszej rozmowie dla Głosu Wolsztyńskiego, że Ministerstwo Zdrowia przygotowało jakiś program, aby pić wodę twardą, a my taką wodę twardą mamy. Dlaczego? Każdy mieszkaniec Wolsztyna zawsze mnie tutaj, jakby to powiedzieć, męczy i prosi, żebym coś zrobił z tą twardością wody, bo jest dość duża. Ona jest dość duża. W skali do 500 my mamy 300. Także nie jest zupełnie twarda, ale jest woda twarda. Dość twarda. Widzimy to, załóżmy, na umywalkach, zlewozmywakach, w garku, a najbardziej, załóżmy, w czajniku, gdzie się gotuje ten kamień, który odkłada się. Paradoksalnie ten kamień, który się odkłada przy gotowaniu, jak go pijemy przy wodzie nieprzygotowanej, to są związki węglanu wapnia, które organizm potrzebuje. Nie musimy kupować wtedy tabletek jakichś musujących, rozpuszczalnych w aptece, tylko pić bezpośrednio. Dostarczamy wapno i dostarczamy jeszcze dodatkowo magnez, bo taki też tam występuje u nas w wodzie. I to, co pani wspomniała o tym programie ministerstwa, ministerstwo teraz rusza z takim programem, żeby pić wodę twardą, ponieważ ona w konsekwencji jest bardziej zdrowa niż woda totalnie miękka, czyli woda o twardości nazwijmy tam 10, 15, 50, bo te wody górskie w większości są taką niską twardość mają. Ona niestety, ta niska twardość jest szkodliwa, bo nie ma właśnie tych związków węglanu wapnia, między innymi innych minerałów, które my normalnie w wodzie mamy, możemy to pić. W cudzysłowie za darmo. Oczywiście reklamujemy naszą kranówkę, działając wbrew, no, przeciwko producentom wody mineralnej. W każdym razie, oczywiście nasza woda nie jest mineralizowana, prawda? Ale jeżeli ktoś chce, no to pije taką gazowaną, prawda? Wybór, można kupić sobie w sklepie dowolną wodę, czy wodę typowo zdrojową, jakiegoś tam Jana Zubra, czy coś takiego, gdzie to już jest z tych ujęć typowo zdrojowych, no to jest zupełnie inna klasa wody, bo to już jest woda totalnie mineralna, zdrojowa, a nasza po prostu, to co mamy w tych bidonach wielkich po 10 litrów typu Eden, czy czysta woda, czy coś takiego, to się niczym nie różni od naszej wody kranowej, a uważam, że jest, jakby być lepsza, chociażby z tego względu, że zawsze świeża. No właśnie. Zawsze jest świeża. No ja dziękuję panu bardzo, ponieważ dzięki panu właśnie zaczęłam pić taką wodę od bodaj 2-3 miesięcy i zachęcam państwa również, oszczędzacie złotówki, jak pan mówi. Dużo. Cały wywiad ukaże się w Głosie Wolsztyńskim w najbliższy czwartek. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo.